Dzisiaj chciałem Was zabrać na taką krótką wycieczkę po różnych dystrybucjach Linux Live. Ale nie znalazłem tych najwcześniejszych, kiedy zaczynałem tam kombinować z Linuxami. Tylko nieco późniejsze, ale może to. Knopik pierwszy był chyba jeden z pierwszych, tak naprawdę to inne, ale zobaczymy. Dosyć straszne ta dystrybucja. Ten był już fajny. To bardzo lubiłem. Bardzo fajna dystrybucja, już nie działa niestety. To jest bardzo, bardzo ciekawa dla kogoś, kto jest zainteresowany biologią, biochemią. Vigian jest super. Też nie sprawdzałem, czy jeszcze żyje. Small, to jest bardzo ciekawa. Vitrix, to chyba jakiś Polak nawet to. Mepis, Linspire. Wczesny Ubuntu. Na przykład trochę dystrybucja, wersja Mepisa. Tutaj miał Real Player. Ten przez kilka lat używaliśmy i to nawet zainstalowałem na jakimś tam na Pentium 3 chyba. Ten PC Linuxa jest bardzo fajny. Fedora. Sabayon też bardzo sympatyczna dystrybucja Live. FreeSpire. Zenwalk. DOS, Ghost, Dream Linux.
Zaczynam od Mandrake'a 8. Tu później Mandrive zrobili. Co to jest? Ten DOS chyba. Antix. PC Linux OS. Canotix. MPC na wersja. Wolvix. Puppy. No, Puppy jest super. Sidux. Slitas. Strasznie malutki, 30 mega chyba ma. Dios jakiś tam. Moon OS. Mandrive. Suzy. To jest chyba damn small. A to Suzy znowu. Ubuntu. Fedora. Easy peasy. To było fajne. Znowu Suzy. Ubuntu. Taka mieszanka. Papi. Mandrive One. To fikuśne rzeczy można było robić z okienkami w tej wersji Matisse. Czy Matisse? Knopix 4. I live. Taki ładny, spokojny. Morfix. Nasz fikuśny. O, ten Morfix. No to... Nasi to zrobili, Polacy, chyba z Gdańska jakiś gości. Bardzo fajny ten CD Linux. Sporo rzeczy. To inny CD Linux, ktoś inny to robił. A to papi znowu. Dream Linux. DSL. Damn small. Cholernie malutki. New Sense jakiś tam się pojawił. Pardus. To chyba Legacy albo jakiś inny papi. No, jak najmniej to sobie zrobiłem już kupę lat temu. To znowu Suzy. Aptosit. Jest tych, mi się właśnie podoba, że jest taka różnorodność tych różnych dystrybucji. Można sobie wybrać
Centos chyba. Mac Pap. To też jest pochodny papi Linuxa. I wróciliśmy do Knopixa. No. Dosyć długi ten wyszedł. Ale nie mogłem się powstrzymać. Po prostu jestem entuzjastą tych systemów Linux Live. To były głównie stare CD Live i tam parę DVD Live było. A to na razie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć.